Dziś mam dla Was króciutki poradnik z samego Garage Band, czyli jak nagrywać dwie lub więcej ścieżek jednocześnie. Jest to bardzo przydatne na przykład, gdy chcecie nagrywać jednocześnie mikrofon i gitarę. Jak widzicie, aktualnie nagrywa mi się tylko audio dla mikrofonu. Gdybym chciał do tego dołożyć gitarę, po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy na ścieżce, klikamy Konfiguruj na nagłówek ścieżki, i tutaj mamy coś takiego jak gotowość do nagrywania. Klikamy sobie to i jak widzicie, pojawia nam się taki znaczek nagrywania. Pojawia się on na wszystkich ścieżkach. Teraz, żeby nagrywać wiele ścieżek, wystarczy, że naciśniemy ten przycisk dla tych, które chcemy nagrywać. I w ten sposób natychmiast zaczyna Wam się nagrywać z dwóch źródeł. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się.